Cześć, jestem Martyna i witam Was w 18 filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z kolejnymi ulubieńcami. Poprzednie filmy z tej serii jak zawsze będziecie mieli w karcie oraz na końcu filmu, więc koniecznie zajrzyjcie. No i były one tak typowo kosmetyczne, więc stwierdziłam, że przyszedł czas na coś innego. I dzisiaj skupimy się na różnych gadżetach, jeśli mogę to tak nazwać. Po prostu na różnych rzeczach, które nie są kosmetykami, z których korzystałam w ostatnim czasie bardzo często. No i co? Zostawcie łapeczki w górę, jeżeli ten film Wam się spodoba oraz subskrypcję, by dołączyć do naszej wspaniałej internetowej rodzinki. I zaczynamy! Na pierwszy ogień coś puszystego, słodkiego i poprawiającego humor nawet w najgorszy dzień, czyli wata cukrowa, a raczej maszyna do jej robienia. Mam ją już dobrych parę lat, ale tak naprawdę w ostatnim czasie dopiero zaczęłam jej znowu używać. A było to na mojej imprezie urodzinowej. No z racji tego, że była to impreza dla rodziny, no to były też dzieci, którym trzeba było wymyślić jakąś atrakcję i to był strzał w dziesiątkę. Bo nie dość, że wszyscy zjedli coś słodkiego, to jeszcze sam proces tworzenia tej waty był dla nich interesujący. Jak te niteczki tak sobie fruwają, więc przy okazji była też zabawa. No i kiedy też mam gorszy dzień, to sobie odpalam to cudeńko i po prostu wszystkie problemy magicznie znikają i świat staje się piękniejszy. Dalej znowu coś umilającego każdy wieczór rozpędzony przed telewizorem. Kolejna maszyna, ale tym razem do popcornu. Jest to taka trochę zdrowsza alternatywa dla popcornu robionego w mikrofalówce czy w garnku na oleju, bo tutaj wsypujemy po prostu ziarna kukurydzy, takie bez niczego. Co prawda taka przekąska będzie miała swoich zwolenników i swoich przeciwników, ale powiem Wam, że mi osobiście bardzo taki popcorn smakuje, mimo że prawie w ogóle nie ma smaku. Może i maślany jest lepszy, ale kiedy pomyślimy, że w sumie warto może zadbać chociaż trochę o nasze zdrowie, to taka przekąska też nie jest zła. Naprawdę bardzo szybko da się przyzwyczaić do tego smaku, a potem już łatwo się uzależnić. Dobra, koniec o jedzeniu, przechodzimy do picia. A raczej coś z piciem związanego, czyli butelka Duffy. O tym, jak dobre dla środowiska są takie butelki z filtrami, mówiłam już w filmie o ograniczeniu plastiku, więc tutaj mamy pierwszy plus, a drugi to to, że dzięki niej zaczęłam pić więcej wody tak naprawdę. Przede wszystkim dlatego, że biorę ją codziennie do szkoły zamiast jakichś innych niezdrowych napoi. Mam ją już ponad rok i teraz nie wyobrażam sobie co chwilę kupowania nowej butelki z piciem. I w kuchni też stoi u nas dzbanek Duffy, z którego korzysta cała rodzina i naprawdę bardzo serdecznie takie rozwiązanie wszystkim polecam. Zawsze wychodząc z domu zabieram ze sobą słuchawki. Takie już mam nawyk, nigdy nie wiadomo kiedy się przydadzą. A jakiś czas temu kupiłam sobie bezprzewodowe InPodsy. Nie będę się o nich za dużo tutaj rozwodzić, bo jest cały film na ten temat, cały ich test, więc tam Was odsyłam, jeżeli jesteście ciekawi. I powiem Wam, że jak zaczęła się jakiś czas temu taka trochę moda na bezprzewodowe słuchawki, to ja mówiłam, że to nie dla mnie, że ja się boję, że mi wypadną z uszu na ulicę i samochód je przejedzie i w ogóle. Ale po zakupie tych stwierdzam, że gdybym miała się znowu przestawić na kabel, nie. Następnie przez epidemię koronawirusa, jeden z najbardziej bezużytecznych przedmiotów w 2020 roku, czyli kalendarz, mianowicie kalendarz tygodniowy, którego mimo wszystko naprawdę dużo korzystałam. Na początku roku zapisywałam w nim jakieś moje sprawdziany, kartkówki i spotkania ze znajomymi. Po zamknięciu szkół rozpisywałam sobie wszystkie moje lekcje online, które odbywały się w różnych dziwnych godzinach. A od jakiegoś czasu w każdą niedzielę siadam sobie właśnie z tym kalendarzem, planuję cały przyszły tydzień pod kątem nagrywania filmów, kiedy mają się ukazać i tego typu rzeczy. Więc ogólnie dzięki niemu bardziej się zorganizowałam i zmotywowałam, więc na przyszły rok też na pewno sobie taki kupię, jeżeli będzie dostępny. No i ostatnia rzecz na dzisiaj, czyli wydrapywanki. Z racji tego, że pewnie większość z Was pierwszy raz w ogóle słyszy to słowo, to już Wam tłumaczę, o co chodzi. W takim oto opakowaniu przedstawiającym na rysunku, co będziemy tworzyć, mamy taki w sumie kartonik pomalowany na czarno z nadrukowanym takim wzorem, który będziemy musieli wydrapywać dołączonym do zestawu dłutkiem. I kiedy właśnie zdrapujemy tą czarną warstwę, pokazuje nam się już powoli rysunek, który sami tworzymy w kolorze złotym, srebrnym, miedzianym lub tęczowym. Przynajmniej z takimi się na razie spotkałam. Ja bardzo lubię robić takie różne DIY, więc te wydrapywanki robię na potęgę. W wolnej chwili lubię sobie odpalić jakąś bajkę czy wymagający mało patrzenia serial i po prostu wtedy mnie to wciąga na dobre godziny. Jedyny minus to, że robi się jednak trochę syf. No jednak są to takie zdrapki i to co zdrapiemy nie rozpływa się w powietrzu. No szkoda, ale mimo wszystko warto, jeżeli lubicie robić takie rzeczy. Ja jestem zakochana i co chwilę kupuję nowe. No i dobra, to tyle w dzisiejszym filmie. Jeżeli lubicie ulubieńców, to koniecznie zostawcie łapeczki w górę, a także subskrypcję, by dołączyć do naszej wspaniałej internetowej rodzinki. Ja już się z Wami żegnam i mam nadzieję, że zobaczymy się w następnym filmie. Cześć!